Warsztaty dla dzieci ze wszystkich gmin powiatu raciborskiego odbywają się w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Raciborzu przez całe wakacje. 15 lipca w publicznej bibliotece przy ulicy Kasprowicza w Raciborzu odbyły się warsztaty druku 3D. Udział w nich biorą dzieci w wieku od 8 do 10 lat ze wszystkich gmin powiatu raciborskiego. Warsztaty i zajęcia organizowane są w ramach akcji Wakacje w Powiecie, dofinansowanej ze środków Starostwa Powiatowego w Raciborzu. Dzisiaj prowadzimy już kolejne spotkanie z zakresu warsztatów 3D w związku z powiatowym latem w bibliotece. Zajęcia odbywają się przez 2,5 godziny, tak są zaplanowane i zaczynają się od tego, że mamy prezentację na temat tego, czym jest w ogóle drukowanie 3D, co się da z tym zrobić, co można wydrukować, jakie są ograniczenia, jakie są możliwości i później dzieci uczą się, jak się projektuje rzeczy w 3D. Warsztaty druku 3D odbywają się w grupach 5-osobowych w godzinach od 10 do 12.30 i od 13 do 15.30. W trakcie warsztatów uczestnicy mają okazję do zaprojektowania i wydrukowania na drukarce 3D wspomnień z atrakcji Wakacje w Powiecie lub innych kreatywnych, indywidualnych projektów. Dzisiaj mieliśmy okazję spróbować zaprojektować pionek, co okazało się wcale nie takim znowu prostym zadaniem, ale udało nam się go zaprojektować i będziemy go drukować. Właściwie w tej chwili właśnie się drukuje. I teraz dziewczyny akurat w tym wypadku mają okazję spróbować zaprojektować coś dla siebie. Każde dziecko z warsztatów wychodzi ze swoim własnym projektem wydrukowanym, co prawda niewielkim, ponieważ drukowanie trwa dość długo, ale każdy coś ze sobą wyniesie i mam nadzieję, że zajęcia się będą podobać i będą potem rozwijać swoje zainteresowania dzieci w tym kierunku właśnie tej technologii. Przez całe wakacje trwają zapisy na zajęcia i warsztaty dla dzieci. Gminne biblioteki publiczne z obszaru powiatu raciborskiego przyjmują zapisy telefonicznie.